Błaszek niestety, tylko, a muszę Państwu powiedzieć, ja tu już Panią opowiadałam, że pędziłam na to spotkanie do Państwa do tego stopnia, że ja, stara baba, co niestety widać, skakałam z pociągu po prostu, bo nie na stronę peronu, tylko jakiś Pan mi otworzył drzwi na stronę toru. Ja, stara baba, musiałam skoczyć, on gdzieś pognał, a potem się wspinać na peron. Tak się do Państwa śpieszyłam. Taka jest prawda. I zaproszę jeszcze panią dyrektor biblioteki, panią Joannę Jatymowicz na otwarcie spotkania. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z panią Marią Czubaszek. Tytułem wstępu pozwolę sobie zacytować fragment książki, w którym Krystyna Kofta opisuje Marię Czubaszek. Czubaszek, Maria, urodzona bardzo dobrze w jakimś mieście, kobieta instytucja, rozśmieszająca bardziej niż gaz rozśmieszający używany przez ZOMO. Pierwsza dama polskiej sceny kabaretowej. Wybitna autorka wybitnych skeczy. Dosadny przykład na to, że palenie nie zabija, zwłaszcza poczucia humoru. Nic dodać, nic ująć przed Państwem. Maria Czubaszek i Zbigniew Stępień, który poprowadzi dzisiejsze spotkanie. Witam. Trzeba powiedzieć, że pani Krystyna po pierwsze pewno myślała, że ja to przeczytam. Ja dopiero teraz, ponieważ ja tej książki nie czytałam i nie przeczytam, więc nie czytałam również tego. A ona miała nadzieję, stąd tak miło napisała. Poza tym oczywiście jest osobą niepalącą, ale fakt, że ja palę, jestem w szponach na nałogu, nikomu tego nie polecam i nie chwalę się tym, tylko po prostu się tłumaczę. Ale dzięki temu, zanim pan mi zada pytanie, muszę się pochwalić, że dzięki temu w zeszłym roku zdobyłam tytuł Nie najpiękniejszej Polki 2010 w programie pana Szymona Majewskiego w kategorii, którą sama sobie wymyśliłam, stara, ale jara, trzy paczki dziennie. I dzięki temu, i wtedy zresztą wymyśliłam, że młodość musi się wyszumieć, starość musi się wypalić. I wtedy zresztą, bo od tego się zaczęło, że ja sobie w zeszłym roku, jadąc w Warszawie autobusem, tak przed południem, wszystkie miejsca siedzące były zajęte, ja jedna z tami. Zawsze mi się wydaje, że już starszej osoby ode mnie nie ma, była jednak. Okazało się jedna starsza, koło niej siedział taki mały chłopczyk, pewno wnuczek, i ona w pewnym momencie takim głośnym szeptem powiedziała, patrząc na mnie, bo ja jedyna stałam, powiedziała, ustąp miejsca tej pani, a ten mały tak na cały autobus pytał tej starej i ona wtedy powiedziała, ta pani nie jest taka stara, tylko tak staro wygląda. I to jest prawda, proszę Państwa, przysięgam, że kiedy ja nie paliłam, bo był kiedyś taki moment w moim życiu, to byłam gładziutka, tych zmarch nie było, białe ząbki, żwawe takie oczko, ale miałam wtedy 16 lat. Może to dlatego inaczej wyglądałam, a teraz wyglądam jak wyglądam i tu błagam, prosiłam, żeby te światła były na Pana, a nie na mnie. Żeby to się, bo jak pan Jacyków mnie widzi, ten stylista w telewizji, tam są takie długie korytarze, to on wrzeszczy na cały korytarz, pani Mario, botok się kłania, a botok to jest jeszcze pół biedy, te zmarchy, najgorsze on to nazywa gardło pelikana. Wiecie, wiekiem to się takie coś robi i stąd u mnie ten golfik, mimo że mi też będzie za ciepła jeszcze w tych światłach, ponieważ pod nóż jeszcze jakoś nie mam odwagi pójść, więc stąd jest, żeby to gardło pelikana Ja mam pełną świadomość tego, że to będzie jeden z najbardziej nietypowych wywiadów w moim życiu, dlatego że oglądałem już nie jeden wywiad z panią i tak naprawdę moja rola będzie tutaj wysoce ograniczona. Może nawet nie do zadawania pytań, ale jedno przynajmniej postaram się zadać. Ale ja tak jak pani Beata Kępa, pan pytanie, a ja swoje mówię. Co mnie u niej denerwuje. To mnie u niej szalenie denerwuje, ale łapię się na tym, że ja mam to samo. No więc właśnie, więc ja pytanie zadam takie, na które, jak sądzę, pani będzie nawet skłonna odpowiedzieć. Tak. Otóż zapytam bardzo nietypowo, a może typowo, o przygodę, początek przygody z paleniem. Skąd pomysł na palenie i dlaczego tak długo? Ja w ogóle na nic w życiu nie miałam pomysłu. Zacznijmy od tego, tak samo jak nie mam pomysłu na pisanie, co widać w tym, co ja piszę. Po prostu kiedyś sobie właśnie, mając 16 lat mniej więcej, jak pamiętam, szłam z koleżanką i kolega podszedł i powiedział, zapalcie.
Ona zapaliła i ja. Jej się niedobrze zrobiło, a ja, proszę Państwa, zapaliłam i ja wiedziałam, to jest to, dlaczego warto żyć. Bo od razu i jeszcze wtedy nieoficjalnie ojciec, który palił, a jak się potem okazało, domyślał się, ale ja podkradałam tam, wyciągałam nad gazem, tak otwierałam papieroski tam po dwa, no ja już przestępstwo wtedy dokonywałam, ale po maturze mnie poczęstował i od tego czasu palę. I naprawdę, pomijając, proszę Państwa, że dawno, dawno temu, ja też nie będę bajek opowiadać, tylko to jest początek mojego życia, czyli dawno, dawno temu, to wszyscy palili wszędzie, naprawdę, Państwo tego nie mogą nie pamiętać, natomiast ja pamiętam, wszyscy, pamiętam na dziennikarstwie, znaczy na wydziale dziennikarskim, wykładowcy w czasie wykładów palili, my tylko po wyjściu z sali, co było oczywiście przesadą i nie popieram tego i bardzo słusznie, że są teraz tego typu zakazy, natomiast uważam, że jest pewna granica i ponieważ ja i bardzo dużo osób rzuciło palenie, co im się chwali, natomiast ja po raz pierwszy w zeszłym roku podjęłam takie zobowiązanie na Sylwestra, nigdy nie podejmuję, bo to ludzie sobie obiecują, schudnę, nauczę się angielskiego, zacznę tam sporty uprawiać na siłowni, ja nie, bo ja mam słabą, silną wolę, więc nie. I pierwszy raz właśnie w zeszłym roku mój mąż grał w takim klubie jazzowym, bo mój mąż, to muszę powiedzieć, Wojciech Karolak, nie mylić z Tomaszem, młodym, pięknym, przystojnym. Mój to jest taki stary, sędziwy, w moim wieku jazzman. No i on miał takiego Sylwestra jazzowego w klubie warszawskim, a ja z pieskiem siedziałam przed telewizorem. Jak wrócił nad ranem po pracy, to ja mówię, słuchaj, pierwszy raz podjęłam zobowiązanie. Tak nas pędzą z tymi papierosami, bo on też pali. Tak nas pędzą, właściwie trzeba tylko albo w piwnicy, albo gdzieś na dworze i tak dalej. Podjęłam zobowiązanie, że nie rzucę palenia. I się tego trzymam, proszę Państwa, i wiem, że to dotrzymam. Ale w związku z tym, jako ta czarna owca, jak jest dzień bez papierosa co roku, a nie tylko przy tej okazji, jestem zapraszana do telewizji, no i właśnie przy okazji miałam okazję poznać, właściwie przyjemność, w cudzysłowie przyjemność, poznać pana posła Bolesława Piechę, który jest szefem Komisji Zdrowia w parlamencie i on mnie zawsze straszy, że jak ja palę, to co to się porobi. I już tyle razy mi to mówił, że ostatnio jak się z nim spotkałam w takiej warszawskiej telewizji i pomyślałam, że bo chcę mnie zdenerwować, ja pomyślałam, że ja go zdenerwuję, a wiem, że on ma zero poczucia humoru. Więc jak on tam straszył, po raz który ja mówię, panie pośle, ale ja coś słyszałam takiego, co pana może zdenerwować. A on tak, a co? Ja mówię, ale nie wiem, czy mogę mówić, bo jesteśmy w telewizji, a ja nie wiem, czy to nie jest plotka, nie lubię plotek przekazać. Ale proszę, jak pani zaczęła, proszę powiedzieć. Poprosiłam, żeby obiecał, się nie zdenerwuje, on obiecał, a widziałam, że już mu chodziły tak te szczęki, bo nie wiedział, co ja mu palnę. Ja mówię, wiem, wam słyszałam, ale podkreślam, że nie wiem, czy to prawda, że niepalący też żyją tylko do śmierci. On w pierwszej chwili tego nie zrozumiał, ale potem te komóry zaczęły mu pracować, no i się zdenerwował. I w związku z tym chciał mnie jeszcze bardziej zdenerwować i mówi, to ja pani też powiem, to nie jest plotka, tylko prawda. Ja wiem, bo rzeczywiście to prawda, że też na papierosach nie będzie już tych napisów, palenie zabija, że tam rak i tak dalej, tylko będą zdjęcia takie dosyć niesympatyczne, powiedzmy taki facet nogami do przodu, co się Państwo orientują, to pierwsze. Drugie, że takie bez płucek, takie wyżarte płucka. A trzecie, pan Piecha do mnie mówi, no wiem, pani niby w rozrywce pracuje, więc grafik wymyśla taki znak graficzny, dowcipny, będzie taki papierosek tak złamany, mówi, pani wie, o co chodzi. Ja mówię, jak tak, to chyba pan bardziej powinien wiedzieć, o co chodzi. I on się znowu jeszcze bardziej zdenerwował. No. Także jednak to palenie ma pewne swoje plusy. Niewątpliwie. No ja osobiście też mam taką krótką historię a propos postanowień noworocznych. Kiedyś jeszcze chodząc do liceum miałem tam profesora, który przedsięwziął postanowienie noworoczne, którego również dotrzymał. I ono było całkiem podobne. Otóż obiecał sobie, że przez cały rok nie będzie pił alkoholu o zawartości mniejszej niż 14%. I też udało mu się tego dotrzymać. Przechodząc do tematu takiego, którym pani się zajmuje na co dzień, czyli chociażby właśnie komentowanie prasy takiej jak tabloidy,
Chciałem zadać pytanie dotyczące czegoś, co mnie osobiście również bardzo śmieszy. Otóż w przypadku człowieka nazwiskiem i imieniem Krzysztof Ibisz, czyli jak mówią polski Benjamin Button. Tak. Co pani może powiedzieć na ten temat? Ja już mówiłam, że właśnie to, co zaczęłam od tego, że jestem stara, a jeszcze starzej wyglądam, bo po prostu, głównie przez ten nauk palenia papierosów oczywiście, to ja będąc u Kuby Wojewódzkiego w programie, to się właśnie też zgadało na temat, bo to zawsze jak widzą taką starą osobę jak ja, tak jak pan teraz patrzy na mnie, to od razu przychodzi na myśl ten piękny Ibisz oczywiście na zasadzie kontrastu. Ja powiedziałam, że i to jest prawdą, ja poznałam pana Krzysztofa Ibisza i prywatnie bardzo go lubię, ale poznałam go 20 lat temu, kiedy on nie był jeszcze taki młody po prostu. Bo ja zauważyłam od pewnego czasu, nie wiem czy państwo to też mają, że ja co roku jestem starsza, a u niego jest wprost przeciwnie. On jest co roku młodszy, no ale on się tak katuje, że to po prostu nie. Uważam, że jest to, jak mówią najmłodszy 40-latek w Polsce, no rzeczywiście bardzo taki. A co w związku z tym Agata Młynarska? Bo ja nie wiem, czy ona przypadkiem nie złapała tego samego trendu. Nie, i to właśnie pod jego wpływem. Ona powiedziała nawet w takim wywiadzie, bo ja rzeczywiście muszę czytać te wszystkie tabloidy i kolorowe pisemka, bo robię taki przegląd do Wirtualnej Polski. Kiedyś robiłam Bieg przez plotki, to w radiu była, a teraz robię do Wirtualnej Polski. I ona, ponieważ rzeczywiście jakąś metamorfozę przeszła, w ogóle nie ta kobieta, ona nawet woli, jak się mówi o niej, dziewczyna teraz. Kiedyś była kobietą, a teraz jest dziewczyną, więc nie ta dziewczyna i właśnie powiedziała, że jak gdyby zmobilizował, zdopingował ją do tego Krzysztof Ibisz. Nawet takie hasełko wymyśliła, że każda kobieta powinna mieć swojego Ibisza, który w pewnym momencie jej powie, słuchaj, coś z tobą nie tak, musisz się wziąć za siebie. I Agata to wzięła tak do siebie, wzięła się za siebie, no i efekty są, proszę państwa. Jest taki program, którego tytułu teraz nie przytoczę, bo niestety nie pamiętam, w którym mężowie zgłaszają swoje żony do programu i w ramach tego programu otóż właśnie specjaliści zajmują się różnym botoksem, tutaj coś, jakąś operację, tak, tak. I upiększają te żony. Co pani myśli o tym programie i o mężach, którzy te kobiety do takiego programu zgłaszają zwłaszcza? Teraz na przykład od razu mi się kojarzy z tym, że pani Piekarska chce walczyć z tym, że są zdjęcia, gdzie wiadomo, photoshopy teraz robią cuda. Nawet ze mnie mogą zrobić na zdjęciu całkiem jeszcze taką normalną kobietę, powiedzmy sobie, i wąsik usunął i to pod gardle, no wiadomo, wszystko można zrobić. Więc pani Kasia Piekarska, Katarzyna, przepraszam, Piekarska chce wystąpić do tych reklamowych instytucji, żeby właśnie nie upiększać tak kobiet, bo nikt tak normalnie nie wygląda. Więc ja myślę, oczywiście, że większość nas wygląda tak normalnie jak pani Katarzyna Piekarska. Ja zresztą zawsze mówię, że wszystkie kobiety są piękne, tylko po niektórych tego nie widać. Czego ja jestem najlepszym przykładem zresztą. Jak tego nie widać, ale się ucieszyli państwo. No, ja wiem, bo to zawsze cieszę, że ktoś inny jeszcze paskudnie wygląda. Zresztą ja dlatego się zaczęłam zastanawiać, już mówiąc zupełnie poważnie, nie, bo kończąc odpowiedź na pana pytanie, bo jednak staram się odpowiedzieć i wprawdzie skaczę z tematu na temat, to w książce jest, że my jesteśmy tacy skoczni z Arturem Andrusem, bo skaczemy z tematu na temat, ale wątek jeszcze trzymam. No, więc wydaje mi się, że jeśli idzie o tych panów wysyłających żony, no, pomarzyć dobra rzecz, no każdy mężczyzna chciałby mieć troszkę piękniejszą żonę, prawda? No tak, ale bo programu... się sam dowartościował wtedy, ale... a poza tym, widzi pani, to jest najważniejsze, bo jak zgłaszam do takiego programu, to ja wiem, bo to nawet polskie były takie programy, za to wtedy, za te wszystkie zabiegi, które niestety wiem, że kosztują sporo, to wtedy nie mąż płaci, tylko płaci telewizja. I to jest, ma i piękną żonę i pieniędzy nie straci. No właśnie, ale no. Programu, w ramach którego żona może wysłać męża, nie ma. A jeszcze może odetnąć, bo jeszcze może żonę, bo jak ona się taka piękna poczuje, to może go rzuci i on odetchnie wtedy. To jest, tak, no, teraz mi to faktycznie jest jeszcze daleko. Bo to zawsze jak Andrzej Poniedzielski mówi, życie mi wyszło średnio. Pierwsza żona mnie rzuciła, druga niestety nie. O, taka jest prawda. A no właśnie. No ale zdaje się, że nawet się nie zdaje, a wiem z pewnych źródeł, bo i od pani, że właśnie z panem Karolakiem jest pani w związku już bardzo długo. Jaka jest recepta na długi związek w związku z tym?
bo tu dużo młodych ludzi. To jest drugi, tak, to jest mój drugi mąż, bo pierwszy Czubaszek był i tutaj jak przyjechałam, tam chwilę rozmawialiśmy o tym, bo tam opowiadałam o takim programie, w którym wczoraj byłam, i że taki pan przez telefon mi się nie spodobał i pani jednak powiedziała, to właśnie czasem jest takie mylące wrażenie pierwsze. A ja powiedziałam, to mi się sprawdziło, ten pan mi się przez telefon nie podobał i niestety w programie się okazał jeszcze gorszy. Tak samo było z Czubaszkiem, tym pierwszym mężem. On mi się od razu strasznie nie spodobał, ale ja właśnie pomyślałam, nie należy się zrażać od razu. Należy, może się człowiek rozsmakuje, prawda, jak się przyzwyczai. Ja takie miałam na przykład, pamiętam jak pierwszy raz zobaczyłam w telewizorku pana Grzegorza Napieralskiego. Jakoś wszystkim się spodobał, a mnie nie. Taki ten uśmieszek jego, ten lis. I potem jak zaczął tam te jabłuszka rozdawać i takie, i tam z dziećmi się pokazywał, potem z taką staruchą jak ja, tak rączkę mu położyła. Nie, i się nie rozsmakowałam do końca i miałam rację. Tak samo było z Czubaszkiem, było coraz gorzej, coraz gorzej. Natomiast z Karolakiem, jaka jest recepta? Recepta wydaje mi się nauczona po tym pierwszym małżeństwie. Ja jednak staram się wyciągać jakieś wnioski, bo to tak, człowiek na ogół, wydaje mi się, że większość z nas to ma, że tak zanim się pobiorą, to się właściwie przymyka oczy na wady, a widzi się tylko, nie wiem, cewsy, piękny, ciacho, jakieś takie, coś takiego. A potem już po ślubie, to tak te oczki się coraz bardziej otwierają i tutaj stoi skarpetka rzucona, niby zrzucona, ale stoi. Tutaj jakaś deseczka nieopuszczona, wiedzą państwo gdzie, a tu jakaś pasta niedokręcona i to zaczyna denerwować oczywiście. Więc ja wymyśliłam po tym pierwszym małżeństwie, że trzeba odwrotnie. Na początku właśnie mieć oczy otwarte na te wszystkie wady, a później coraz bardziej przymykać oczy. Ja przy Karolaku, dlatego ja mam takie małe oczka, proszę państwa, bo ja mam stale przymykam oczy na jego wady i dlatego jesteśmy. I tu znowu wrócę do Ibisza, bo jak był taki moment, on prowadził wtedy program, to jak oni śpiewają z Kasią Cichopek najpierw i potem raptem się w okularach najpierw pokazał, a potem się okazało, że ma dużo większe oczy. No i oczywiście natychmiast powiedzieli, że pewno sobie troszeczkę je powiększy operacyjnie, oczywiście się zapieram, a w Warszawie to była, a też tu jest tak blisko Warszawy, to pewno państwo słyszeli, że on dlatego sobie powiększył te oczy, ponieważ akurat partnerka mu się zmieniła w tym programie. Kasia Cichopek, jak wiadomo, drobniutka, malutka, a Joasia Liszowska kawał kobity, więc żeby całą zobaczyć Liszowską, musiał sobie oczy powiększyć. Ja niestety, wracając do tego swojego Karolaka, to dlatego mam takie przymknięte te malutkie oczka, bo mówię, przymykam oczy na wszystkie wady. On ma na przykład, główna jego wada to jest taka, że on niezależnie o której wstanie, to budzi się o godzinie 5 po południu. On może wstać nawet o 9 rano, jak musi, jak ma nagranie czy coś, ale on tak naprawdę nie wie, jak się nazywa, on nie wie, czy to on jest, czy to ja jestem. I on dopiero się budzi o godzinie 5 po południu, gdzie ja w ogóle bardzo mało śpię i to nie na starość mi się porobiło, tylko od dziecka. To jest jedyne podobieństwo z Napoleonem moje. On podobno 3-4 godziny, ja mniej więcej też tyle śpię. I to by mnie normalnie denerwowało. Natomiast mówię, oczki przymknięte i wtedy może. Poza tym jak najrzadziej z sobą, proszę państwa, być. My się mijamy z Karolakiem i dzięki temu oczywiście czasem przemknie koło mnie. Taka jest prawda. Tak, propos przemknie, to muszę powiedzieć, dlaczego to o tym powiedziałam przemknie, bo tu już wspomniałam panią Beatę Kempę, która mnie wkurza. Właśnie nie chodzi o poglądy, bo to mówię zupełnie poważnie, każdy może mieć poglądy jakie chce i mnie to mnie denerwuje, tylko właśnie to, co ja zaczynam mieć, łapię się na tym, że właśnie sposób jej mówienia, że ktoś jej zadaje pytania, tak jak pan w tej chwili, a ona swoje mówi, oczywiście w ogóle nie zwracając na to. Natomiast druga osoba, która była, mówię była, bo niestety w tym roku nie weszła do parlamentu, która mnie nie denerwowała, tylko bawiła, to była pani Nelly Rokita. I ona mnie śmieszyła i ona, pamiętam właśnie kiedyś, bo co jakiś czas wraca temat, jak państwo wiedzą, in vitro, gdzieś Monika Olejnik ją zaprosiła do tej swojej kropki na D. No i właśnie pytała, chodziło o to, czy państwo ma refundować in vitro, czy nie. Ja akurat uważam, że powinno refundować, że jeśli ludzie nie mogą, a bardzo chcieliby mieć dziecko, to państwo, a nie stać ich na ten zabieg, bo jest on kosztowny, to państwo powinno. Pani Nelly Rokita, należąc oczywiście do PiSu, powiedziała, że nie, że ona w ogóle nie wierzy w coś takiego jak bezpłodność
I powiedziała, jeżeli kobieta i mężczyzna usiądą sobie wieczorem, dobrą kolacyjkę zjedzą, napiją się dobrego winka, to rano ona na pewno będzie w ciąży. Nie do końca byłam przekonana, jak się okazuje, nie tylko ja, bo następnego dnia paru dziennikarzy z TVN24, znacie Państwo te scenki, jak z mikrofonami biegają za politykami, dopadło ją, czy ona rzeczywiście tak myśli. Ona to potwierdziła i powiedziała, a jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jest to udowodnione, nie wiem, gdzie ona to sprawdziła, że to jest udowodnione, że jeżeli, że kobiety za późno zaczynają starać się o dziecko, bo jest właśnie udowodnione, że jak kobieta ma 20 lat, to wystarczy, że przemknie koło niej mężczyzna i ona już jest w ciąży. Ja dlatego powiedziałam, że Karolak czasem koło mnie przemyka w domu. Poza tym, co tam stary Karolak, ale przemyka również Artur Andrew, bo ja bardzo często z nim pracuję, a to jest młody człowiek. W ogóle ja się obracam głównie w towarzystwie mężczyzn, bo w tej branży więcej jest panów i to na ogół, no wszyscy, jak mówiłam, są młodsi ode mnie. Więc gdyby to była prawda, co powiedziała Nelly Rokita, że wystarczy, że koło 20-letniej kobiety przejdzie mężczyzna, ona już jest przemknie, to ona już jest w ciąży, pomyślałam, jak to dobrze, że ja już nie mam 20 lat, bo przecież jak ten Karolak przemyka czasem, Artur Andrus i ci inni, to ja bym była w moim wieku, co byłoby ciekawostką na skalę światową, ja bym była jak słoneczko, ja bym codziennie zachodziła, proszę Państwa. Co byłoby przerażające, to tak a propos przemyka, więc my jednak czasem przemykamy.